Hej, witam Was bardzo serdecznie w 14 odcinku Dragon Age Origins. Tak, zostaliśmy ostatnio tutaj w jakimś takim sklepie magicznym z eliksirami czy z księgami. Jakiś taki, no biorąc pod uwagę tutaj jakiś kocioł, to myślę, że jakiś magiczny sklep. Mamy dużo zadań do wykonania. Let's go. Ja widzę, że Alistar ma w ogóle tutaj jakiś krwawy kaszel. Of course. I tak sobie myślę, że może byśmy troszkę... On tu ma leczenie chyba, nie? Dobrze myślę? Oczyszczenie obszaru, okej. Okay. Że może byśmy ruszyli dalej wykonywać nasze zadania. Zobaczymy, co nam tutaj każą zrobić. Tutaj jakieś książki jeszcze czy coś? Nie. Ja myślałam, że tu musimy ostatnio tą wiadomość dostarczyć. Jednak okazało się, że to nie to. To sobie zobaczmy teraz na mapie. Co nam tu ewentualnie mogło się... Fala przestępstw, to wiemy. A czy... Aha! Brudna boczna uliczka. Perła. Zaniedbana uliczka. Tak to jest. A teraz nam się pokazał cały obszar... Fort. Cały obszar tej tego miasteczka. Idziemy do Perły, tu mamy zadanie do wykonania. Ciekawe, czy tu nas ta walka będzie czekała. Czy oni nas tu dorwą, czy nie. Ochroniarz księga. Zacznijmy od księgi. Very well. Very well. Możemy z panem porozmawiać, czy nie? Do niego trzeba wejść. Posłaniec. I fail to see what is so special about such a place in my experience. That scamp Kylon sent you, right? Najemnik białego sokoła, weteran, Sanga. Turn around and walk, stranger. This affair is for white falcons only. Get a load of this guard. You're telling us what to do? That's supposed to scare me. The falcons get to hunt. Everybody look sharp. Okej. Nie wiem, gdzie zaczynamy, ale ja zacznę od niego od razu. Wykończyć straż. No, dajesz, dajesz. Jeszcze raz. Make her protect me. Mercy! A. Mercy! Wiedziałam. We'll do whatever you want. Just no more. Nareszcie narób jeszcze kłopotów, a odpowiesz przede mną, a teraz wyjdź. A mogłam go obrabować. A tu co znowu? Halo? Możemy z nim porozmawiać? Nie mam nic do powiedzenia. O. A Grey Warden. And I had heard that all the Ferelden Wardens were killed or exiled from this place. Oh, don't look so surprised. I've seen many of your kind in my journeys, and there is always something odd about you, but Grey Warden or no, it is refreshing to see another woman who answers to no one. Ale wciąż odpowiadam za swój So you say, but the fire in your eyes and purpose in your step tell me that you know you could easily silence any of your dissenters. I assume you saw that little drama, and none of these poor brutes has ever proven a match for me. They are too clumsy and predictable. I fight with quickness and wit, rather than with brute force and strength. I call myself a duelist because I honed my skills in duels with warriors I encountered over the years. An unusual request, coming from a fearsome slayer of darkspawn. I am flattered that you wish to learn from me, sweet thing.
But I have watched you, and you seem to lack a particular grace that is required. You are accustomed to tak doing przyzwyczaiła mi, co z tego. I can teach you some basics. Perhaps you can pass it on to someone who might be interested in what I have to offer. I do, however, wish to get to know my potential student better. So we shall call for a drink, and you will honor me with a game. Have you ever played Wicked Grace? It is easy to learn, but difficult to master. You must watch your opponent's moves as carefully as your own. Before ciekawe. We start, the cards must be shuffled. Shall I or would you like to? Potasuję kartę. Good. Go ahead then. Are you done yet? 5 cards each to start with. And may the cleverest player win. Oh, I think this card will come in handy. Please, keep your hands to yourself. Ha! The Angel of Death card. The game is over. We must show our hands. Oh dear. Is that what you have? Do you need me to go through the rules again? I have 3 angels, Fortitude, Truth and Charity, and the Knight of Dawn. I win. Still undefeated after all these years. Will I never meet my match? Ah, oh, you're a good sport. Another game then. Before we start, the cards must be shuffled. Shall I or would you like to? Kotku, ja potasuję karty. Go ahead then. Kot mi wskakuje cały czas na biurko. Z każdym razem, jak coś dla was nagrywam. Are you done yet? 5 cards each to start with. And may the cleverest player win. Ciekawe, czy się uda. Is it my turn again? I have a good feeling about this game. Camouflage, kontynuuj. That's cheating, you know. I will have to hold my cards closer next time. Hach. Ha! The Angel of Death card. The game is over. Znowu. We must show our hands. You have 2 angels and 3 knights. And all the same theme. That is one of the best hands I have ever seen. You've won. Okay. Udało się ją trochę oszukać. Quick and resourceful. And I would be honored to pass my skills on to you. Okay. Come, we will need some space for this. Ciekawa jestem, czy będziemy z nią walczyć, czy jak. I co nam to da? Specjalizacja szampierz, okej. Dobra, tu jest ktoś, z kim powinniśmy porozmawiać. Chyba, nie w tą stronę. Tu, o. Micah, Chantry, Templars, whoever, save me! I didn't... Oh, God, I could have handled it. Thanks. I think I need to go hide somewhere. Spróbujemy tu jeszcze... Tu jest zapięte. What's the password? Hasło. Go away! Się jeszcze raz. Ciekawe, kto tam siedzi. Okej, na razie się tam tak czy siak nie dostaniemy. Także tu jeszcze coś jest. Drewniana skrzynka. Zawsze chętnie. Kolejny czysty welin. I tu też pewnie nie przejdziemy. Nie do otwarcia. Okej. No to dobra. Tu jest wyjście. No, śmigaj. Gdzie tu mamy? Zobaczmy tą brudną uliczkę w takim razie. Czy nas tu coś spotka? O, jakaś bitwa po drodze. Hej, hej, coś się chociaż dzieje. I was hoping I'd find you. I heard about the pearl. Scrapes, bruises and a few broken things, but no deaths. You showed restraint.
Okay. The Pearl's workers will... Some of those men were mine, guard dogs. Anyone hurts one of the White Falcons, they answer to me. I see. Don't bother sparing these lugs. Nie obchodzi mnie ich życie, będzie niezła jadka. Okej. Dajesz, dajesz. Nie ma czasu na pistolet. Zapletł czasa. Nieładnie, nieładnie, jeszcze tego tu, o. Chodź, 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 chodź. Jeszcze ktoś? Wszyscy? Tu jeszcze. A chciałabym spróbować tej umiejętności, którą ona ma. Nie tak. Czy faktycznie uda się, czy ona ją nałożyła chyba. No i super, po krzyku. People actually voluntarily attack you. Are they just stupid? Here's the payment I promised. I might have more work if you're interested. But I'm heading back to the market district. Back alleys are just too dangerous. Okej. Udało się troszkę tutaj posprzątać. Dawaj, łucznika. Before we go any further, I want to say something. I appreciate that you brought me to see my sister and that you were there to talk me down after all. Ojej. You're a true friend. I just wanted to tell you that. Well, now that that's out of the way, I'm at your service. Och. Dobrze, tu było trochę kasy. Tu mamy jeszcze tego szefa. Ten tam przynajmniej ma kawałek porządny pieniądza. No jeszcze jeden najemnik. Granat, okej. A my gdzie się udamy? Co my tu mamy w ogóle? Plan miasta? Jest tu coś jeszcze? Nie ma specjalnie nic więcej. Nie tu, tu. As you say. As you say. Aha, tu mieliśmy iść, tak? Na spotkanie z tamtym człowiekiem. Cały czas jest to zaklęta ta broń. Tania. Yes. All right. Let me take a look. No, I can't believe this. I won't. Okej. Możemy się tu gdzieś dostać w ogóle? Do tych budynków? Chyba nie bardzo. Chciałbym jeszcze spróbować tu na górę pójść. Ale nie wiem, czy nam to coś da. No nie ma żadnej skrzynki pustej. No dobra. Znaczy pustej, pełnej. Tylko to jedno wejście nam się tu świeci. Stara chałupa. Nie do otwarcia. A siłą się też nie da. No to wychodzimy dalej. No to może tu, skoro jest podświetlone. Jakimiś znowu bocznymi uliczkami. O, prychy, bandzior. Herszt gangu. Z nim pogadać?
Mate, you walked into the wrong neighborhood. Get him. Braci. Do it quick. Don't want to disturb the boss. Nie, niepokoi szefa. Proszę cię bardzo. Nie za dużo was tu, jak na jedną osobę. Dobra, czas na lekarstwo. Następny. Ojej, ale to mi strasznie szybko to spadło. Damy cały okład leczniczy. Dobra, jeszcze jeden tutaj. Okej. Następny. No gdzie uciekasz? Kolejny tutaj. Chodź, chodź, maleńki. Jeszcze jeden. No bo pewnie u kogoś sobie przesprawiemy. No to już. Cóż. Grzybek. Elfi korzeń. Zbieramy sobie tu troszkę. O, tam coś jest schowane, czy co? Zaraz zobaczymy. Kryształ ognia. Reszty gangu. Jeszcze jeden opryszek. I skrzyneczka. Tu przynajmniej fajne nagrody są. Przynajmniej spora tego, tak powiem. Dobra. Tu jeszcze. Yes. Dziennik Sir Firenda. Okej. Okay. Martwy templariusz. No weź. Kufra nie otworzymy oczywiście, bo za małą umiejętność mamy. Tu jest jakieś przejście. Co tu mamy jeszcze? Zakapturzony posłaniec. Proszę cię bardzo. Let me be. Let me be. Daj mi spokój. Okej. Okay. Gdzie to mamy w ogóle? Brudna chałupa. No to zapraszamy do środka. Yes? Tak? Przychodzę w imieniu nieregularnych Blackstone. No. What is this about? How sad it is to see a Grey Warden manipulated. But I have no time to straighten this out for you. Men, let's teach the Grey Warden a lesson about trust. Kolejna bitwa. Ja nie wiem. W poprzednim odcinku było tak sen, jeżeli chodzi o bitwy, a tu proszę, jedna za drugą. Zabiliśmy z tego, jak to się nazywa, główną postać. O, Alistar dostał awans. To już? I pozamiatane. Zapasy gildii, proszę bardzo. Co my tam jeszcze kufer mamy, którego pewnie nie otworzymy? No, dokładnie. Okej, zapiszmy sobie. Dla pewności. Dobra. Zobaczymy, co tu Alistarowi możemy przy okazji rozwinąć. No, więc oczywiście pójdziemy w zręczność i 2 punkty do siły. A tutaj co? Templariusz. Natarcie. I będzie. Okej. Okay. Coś tu nam jeszcze się podświetla. A ten kufer.
Nie wiem, czy możemy tu do tego, do tej osoby podejść jeszcze. Może teraz będzie chciała z nami porozmawiać. Daj mi spokój. No to nie, to nie. Okej. No to idziemy dalej. Tu mamy co? Opuszczony budynek. To zwraca uwagę w gęsto zaludnionej dzielnicy. Jak nam się świeci, to idziemy. Na spotkanie, przygodo. No co to tak dookoła? Już myślałam. Tak. Szafa. Kolejna Narnia, czy będziemy ją przesuwać? Można do niej wejść. Że niby tajne przejście, czy jak? Oj. To maga zabijemy najpierw. Przynajmniej spróbujemy. Dobra, ten już nie żyje. Najemnik. Oj, twardzi przeciwnicy. Naprawdę. Nari. Tak jak Sten. Stein. Dobra, nie będziemy Alistara leczyć. Trzeba się tak przebrnąć przez to. Okej. No i cóż. Przeszukajmy wszystkich. Ciekawe, czy ktoś ma klucz do tego pomieszczenia następnego. Ten mag krwi. Klucz. No. Proszę. To jak na zbroję? I przejdziemy. Fajnie ta zaklęta zbroja wygląda. No gdzie pauza? Beczka. Ciekawe co w niej. O, pieniądze. Mała zapłata za posprzątanie. Metalowe drzwi. O, tu coś widać. Damy radę? Damy radę może. Of course. Pewnie. Czemu by nie? Dobra, ten padł. To teraz tego. Tak jak mówisz. No i tak mówię, i tak musi być. Ty czemu za drzwiami stoisz? Weź na atakuj tego tu ostatniego. Albo i nie ostatniego. Dobra. Następny Gunari. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Płotrzyk. Brońcie się. Dobra, teraz może sobie dorzucimy tu małą jakąś, jakiś mały okład leczniczy, bo... Następny. No, Alistar, nie daj się. Tam na górze następni, tak? Świetnie. Tego tu nie mogę wyciosać. Dobra, chodź Alistar. Damy ci normalny układ leczniczy.
kolejny mak z tyłu stoi. Chodź, magu. No to chyba sprzątnęliśmy wszystko. I wszystkich. Idziemy zwłoki przeszukać. Pieniążki. Okej. Okay. Tu była pułapka zastawiona, widzieliście? Sznury na podłodze. As you say. Of course. Very well. Tu mamy do przeszukania kilka rzeczy. Kufer zamknięty. Ojej. Znowu ty. Dużo ich tu. Kolejny mak w tle, oczywiście. Alistar, no. Nie bądź taki... Jeszcze jeden mag krwi. No i patrzcie, i tamten zginął. Regeneracja. Chodź tu. Wszyscy? Wszyscy. Alistar znowu ma te. O, ja też. No to mniejszy okład do leczenia ran i tobie też, a ty, ty cała i zdrowa. Chyba. Miałam tu zobaczyć jedną rzecz. Można to zmienić? Błyskawice na przykład. A nie tak, jak ja mam tą umiejętność tu teraz przyciągnąć? O. Okej. Karta postaci. Umiejętności? Nie. Magiczny pocisk. Nie. Dobra, nie wiem jak to zrobić, więc to wrócimy tu na swoje miejsce. I niech będzie tak jak jest w takim razie. Tu pusto. O, kufer tylko zamknięty. Pewnie są jakieś fajne skarby w tych kufrach. O, matko! Uruchomiono pułapkę. Dobra, przejdźmy przez nią. Ty padłeś i ty też. I co? Tu też nic nie ma. Tu są dwa kufry i też oba zamknięte. Dobra. No. A chociaż trochę kasy. Barykady tam. O,
kolejna pułapka. O, piesek biegnie. Mamari. Mocny! Wstawaj! Ten kaj tam zaś poleciał. Oj, Alistar. Normalnie. No, hopa. Dobranoc. Tu jeszcze jeden. No, chodź tu. A, i łucznicy, tak? No weź, że ją zniszcz. Okej. Dobranoc, dobranoc. No, okej. Tu sobie weź wszystko. Barykada jeszcze, dobra. Tu co dają? Tu nic nie dają. To są jakieś drzwi. Faktycznie tu jest co robić. No ale to dobrze, to jest fajne. To właśnie o to w tej grze chodzi. O nie! Tak się bawić nie będziemy. I zobaczymy sobie, czy jest coś takiego, co by nas tu od fizyczne obrażenia podniosło. Natury. Nie, tu są prezenty same już. Co to daje? Co to jest? Groźba. Nie chcemy groźby. Czemu to masz tak mało umie... Oj, chyba tego nie przebrniemy. Dobra, tego nie ma szans. To musimy wziąć mniejszy. No i umarł. Jezu. Dobra, teraz trójkę. I ósemkę. Układ leczniczy. Mikstura z lirium. A widzicie, ona odnawia pewną ilość many. A skąd nie... Aha, many jej zabrakło. To zrobimy tak. Aha, dobra, nie tak. I teraz ten okład. Dobra, teraz ciebie. Ciekawe, czy uda nam się to przejść. Masakra. Haha, nie udało się. Ciekawe, gdzie ostatni ten. Gdzie to ostatnio było zapisane?
Łomatko. No to nic. Idziemy jeszcze raz. Chodź tu. Teraz ty. Jeszcze ty. Chodź, chodź, chodź. Of course. Nie mogło być inaczej. Dobra. Zrobione. A teraz będziemy częściej zapisywać. Jeszcze tu. Po każdym przejściu pomieszczenia chyba. Tak, tak mówię i tak ma być. Proszę cię bardzo. I od razu na ciebie. Chodź tu. No co ty to? Dziewczyno. Ogarnij się. Znowu? No, szybko ładujcie się. A bo tu jest ta cała ekipa. Dobra. To jest chyba najgorsza, mi się wydaje. Chociaż tamci nas nieźle zaskoczyli. To trzeba przyznać. Później co, żeśmy nie przetrwali tego. Uruchomiono pułapkę. Też dobrze. Tu o. No na co czekasz? Okej, teraz ciebie. I znowu tu nie możemy podejść. Zrobimy tak. Masakra, słaby okład leczniczy. Kolejny zresztą. No mercy, bez przebaczenia. Dajesz, dajesz. I maga krwi. Dasz radę? Dasz radę. I teraz ciebie. I trójeczka. Alistar resztą sił. Ale się udało, nie zginął. Okej. Okay. To teraz sobie zapiszemy, żeby nie było. Albo mogliśmy zapisać po zbieraniu wszystkiego. No ale dobra, to za chwilę najwyżej. Jeszcze raz powtórzymy, zanim wrócę tu na górę. Aha. To za ścianą wszystko. Proszę cię bardzo. Okej. Chodźcie tutaj. Tu sobie zapiszemy. O. I teraz możemy iść dalej.
skrzyneczka. Zestaw do leczenia ran. No, chyba w końcu znowu Alistar coś załapał. O nie, nawet nie. No ty co, na co czekasz? Tego wykończ najpierw. No, dajesz. Dobra, ten zginął, to teraz to. Okej, tu widzę Alistar padł. Dajesz, dajesz. Nie ma co. Oj, najgorszy najemnik został. Najsilniejszy. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Prawie, prawie. Jest. Teraz wejdziemy tu, bo tu chyba nic nie ma, co prawda, o ile dobrze pamiętam. No. Dobra. Alistar. What? Nothing. Mniejszy zestaw do leczenia ran. Okej. Zapisujemy. Aha, i tu jest te... Widzicie? Teraz widać tą... właśnie. Chodź. I tu jest jeszcze jeden łotrzyk. Nie drzwi. Matko. Haha. Okej. No to weźmy sobie. Są te dwa kufry, które żeśmy mijali. Tu jeszcze coś? Nie. Dobra, zapisujemy. Idziemy dalej. Tu powinna być kolejna figura, o ile dobrze pamiętam. I kolejny... kolejny zestaw. Bitewny. Oj! Oj! O, zginęła. Nieźle, o tym już na samym początku. Okej. Teraz będzie mieli ciężki orzech do zgryzienia. Dobrze, że zapisałam. Dobrze. No, jasne. Pewnie. Już nawet nie ma co, wiecie, ryzykować, bo to... Czytaj ostatni plik zapisu. 40 minut nagrywania, trzecie wczytywanie. Super. Wiesz, to chyba nie mój dzień na... Czemu nie możesz tego podnieść? Ja bym się tak świeci, a... Już to chyba nie mój dzień dzisiaj na rozrywanie flaków ludzkich. Że się tak wyrażę. Tu, proszę. Rozwal tego psy.
Tak, masakra. Alistar. Dobra, teraz ty. Kolejny wszystko. Oj, Alistar, proszę cię. Ty poleciałeś tam do przodu w najgorszym momencie. No, zginął. No, super. Idź, na co czekasz? Babo! Nie ten. Chodź. Masakra, co za kobieta. Już. Po krzyku. No już wstała Alistar. Paranoja, naprawdę. To co się tu działo, to jest jakiś... Nie wiem jak to nazwać. Tak, i teraz tu sobie zapiszemy. Ponownie. Wszyscy życie odzyskali. I spróbujemy to przebrnąć. Magów najpierw, bo oni podnoszą życie. Dobra, teraz ciebie. Jaka sieka! Dajesz tego najemnika. Dajesz. Okej, okay, ten spadł. Łucznik, mag krwi. Powinniśmy się tam dostać. A teraz Alistar jeszcze dostanie okład. A ty tu, moja droga, tu. Nie wiem, co mu zrobisz. I sama dostaniesz okład. Dajesz, zabij go. Alistar. Kolejny. No nie mam uwag. No nie zdąży żadnego ciosu wykonać, bo on już ją bije. Co odporność? Co odporność? Ona jest pod wpływem jakiegoś czaru. Klątwa przekierowania. Może trafić tylko krytycznie, powodując normalne obrażenia. Przez następne 3 sekundy. A gdybyśmy wzięli Morrigan i ona by... Krwawa rana. Okej. Okay. Gdybyś tu go uderzyła. Ojej. Mamy awans. Nie można dać awansu w tej chwili. No, haha, masakra. Tu się kończy klątwa podatności. Dobra. Może damy radę. Alistar. Masakra, dzieje się, dzieje! Okej, okay, ten zginął. Czas na ciebie. Okej. Okay.
Powiedzcie, że ten został ostatni. Nie uwierzę normalnie. Jest! Udało nam się! Dawajcie awans od razu. Niech będzie... Do sprytu sobie dorzucimy dwie. I co my tu mamy z tych umiejętności? Mamy sobie rozwinąć taktykę, tak? Trafi uważnie przeanalizować sytuację w polu bitwy, zyskuje na akcję taktyczną. A może sztukę przetrwania? Odporność na naturę. Czy taktykę? Dobra, taktykę. Niech będzie. I teraz wojownik. Czy śmiertelny cios albo doskonałe ciosy? Dawaj, śmiertelny cios. Udało się. Jej, cieszę się bardzo. Od razu zapiszemy, zanim nam tu coś znowu wyskoczy. Tych najemników tu trochę przetrzebimy. Tędy żeśmy przyszli. Tu jest przejście do następnych pomieszczeń. Nie, stąd żeśmy też przyszli. Okay. Te posągi mi się tu nie podobają, wiecie? Ani trochę. To została nam chyba to miejscówka. A, i dalej potem. No dobra. Nie mam pytań. Znowu walka. Musimy jakoś tam dalej to okiełznać. Oj nie. Super. Najemny łucznik, łucznik, sami łucznicy. Przecież tyle. Nie, najpierw ty. Nie wiem, czy zdążymy ich uleczyć. Tobie damy słaby, a tobie normalny. Tak, Kalistara, żeśmy nie zdążyli uleczyć. Tak. Nie powiem, żeby to była prosta rozgrywka teraz. Okej. Okay. I tu sami łucznicy zostali, tak? I co oczywiście? Nie chcę jej już leczyć, bo to szkoda trochę tych. O. Stał, dobra. No i co? Kolejna barykada. No to zapisujemy, nie? Zapisujemy sobie, zobaczymy tutaj, kto potrzebuje. Oczywiście Alistar potrzebuje zestawu. Dobra. On to zawsze najwięcej oberwie. Tu jest zamknięte. Ojej, znowu zapisywanie. Przywódca. I know not how you survived thus far. Luck or providence. No matter. To ma krwi, tak? Will not survive this. Tu jest mag.
Tego musimy zabić przede wszystkim. Star. Normalnie za chwilę nam się te skończą. A, ona miała wziąć też słaby okład. Dajesz przywódcę, musisz wykończyć. Potem już pójdzie prościej. Dobra, ty skończyłeś, to jeszcze teraz ty. To już? No. Udało się. Zadanie ukończone. Dwa okłady lecznicze. O, ale dużo się postarali. Klucz do sypialni, dalijska bateria. No i napoje. Dobra. I zapiszemy. Nie chcemy przechodzić tego drugi raz. Dobra. Chyba, że to jest sypialnia, może jest tu, czekajcie, pod M. Nie, może tutaj, zobaczymy. Jeszcze się cofniemy troszkę. No. Tarcza magistra. Zobaczmy, co to daje. Z ciekawości. Minus odporności do siły natury. Dalijska. 10 odporności od elektryczności. To możemy zmienić na ten. O. I jeszcze szafkę. Ciężkie rękawice. Wszystko tutaj. Dobra, w sumie powinniśmy już kończyć, ale chciałabym stąd wyjść. Nie wiem, czy mi się uda w ogóle. Też tu jest wyjście. Jeszcze raz zapiszę dla pewności. No i skoro żeśmy już tu dotarli, to gdzie powinniśmy się teraz udać? Co my tu mamy? Pokażcie, nie mapę, tylko dzienniku. Próba kruków. Przekazał ci tajemniczą wiadomość. Udaj się do jednego z pokojów. Na zapleczu oberży potnie nażartym szlachcicem albo napadających na niewinnych mieszkańców Denerium w ciemnych zaułkach. Udało ci się zabić kilku zastępców, przestępców. Z pewnością jest ich więcej. Nie, to tylko mapę. Już nie tak. O. Posiadłość Arla. Pałac Królewski. No to żeśmy tych wykończyli. Gdzie powinno iść teraz? Na dzielnicę targową może wróćmy. O, właśnie. Walka kolejna. Czyżby tego, co nam groził? No cóż. Oj. Oj. No cóż. Dlaczego nie wzięłaś okładu leczniczego? Hem.
To będzie długa walka. Tak myślę. Jeszcze jeden. Myślałam, że się od tego odczepią, jak skończymy z dowódcą, ale nie. Będą w żarcie bronić swojego terytorium. No chodź tu, chodź. No, nie mogę cię dostać. No właśnie, na co czekasz? Nie mogę się zablokować. Liczymy do ostatnim czasem. No cóż, ukończone zadanie. To wszystko. Ja nie wiem. Plac miasta. A tam co? Plan miasta. Aha. I tu, dobra. Ciekawe, które zadanie żeśmy ukończyli. Czyż po tych zbójach? Nie to. Dziennik, zadania. Udało ci się zabić kilku, z pewnością jest ich więcej. Dobra. Sierżant. Studnia. Rozwiązywanie problemów. Otrzymane przedmioty. Worek na zwłoki. No dobra, no cóż. Chyba muszę wejść tutaj do środka. Zbyć się zwłok i nie zwrócił uwagi na kolejny worek pełen śmieci. Okej. To już? Czy jeszcze raz? Aha. Na razie nie mam co więcej tu wrzucić, tak? Dobra. Co my tu mamy jeszcze? Tu mamy tą służkę. Tu mamy tą gospodę. Dokończmy jeszcze to zadanie w gospodzie. Możemy spróbować jeszcze ją okraść raz, ale nie wiem, czy to się uda, bo chyba powinniśmy mieć jakąś inną postać w drużynie, tak myślę. A co to? A z nią nie możemy też pogadać, tak? Dobra. Tu jest ta gospoda, nie? Tak. Na zapleczu. Ciekawe, czy sama tam pójdzie? Będzie filmik? Nie. Na zapleczu. Z tej strony. Da się tu wejść? Nie da. Znaczy, że tu. O. Oj. You hear about the note? Maybe we have some things we can talk about. You are of great interest to me. Okay. That's a very direct question. On the whole, I don't like direct questions. Not for the sake of this discussion, let's say I am. Who do you blame for a death? The sword or the swordsman? Crows are swords, instruments used by someone else for their own reasons. So,
One of our swords is hired out. He and his employees will do their job or die trying. But the crows as a whole have no bias. I can't stress enough that I wasn't hired to do anything. An associate was, and he's failed. And jak on się nazywał? Zevran? Always hire more help if the job isn't done the first time. But I am hoping we can make sure that doesn't happen. A man's word is vital in any profession, especially a delicate one. No i teraz mam dylemat, bo ciekawe, czy uda się zapisać grę? Nie. Bo bym wybrała zaatakuj i ciekawa jestem, co by się wtedy stało. Something like that. Ferelden is a busy place. Blight, civil war, other mayhem. Lots of people not getting along. Sometimes they really don't get along. Maybe want to do something about it. The people that handle that sort of thing can get real busy. You could say that. Not many people we can turn to. So, someone that's crossed our path and lived, well, maybe they could help out. Make some coin. Everyone wins. I see. Then we are wasting time. No offense meant. Talk to Caesar back at our stall if you want to buy something. No hard feelings, right? Okej, kończone zadanie. Ale mogę dalej z nim pogadać, tak? Czy nie? Nie chyba. Nie mogę. Nie ma, ten niby ma znacznik nad głową, ale nadal nie mogę nic zrobić. Ciekawe, gdzie on idzie teraz. Ciekawe, czy jak wyjdziemy, to też on wyjdzie? To też tak swoją drogą coś innego. Oj, co mi się tak tnie brzydko. Ej. Gra mi się buntuje, że już czas kończyć. No, już? Zbuntowałaś się wystarczająco? Dobra. Wróciliśmy na rynek i myślę, że tu zakończymy w tej chwili nasz odcinek, bo on i tak trwa już niesamowicie długo. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dla mnie był znacznie bardziej ekscytujący niż poprzedni i dużo mniej dramatyczny pomimo samej walki. I właśnie dlatego mi się podobał, bo dużo było walki, dużo się działo, łącznie z napadem, który odbyliśmy niehonorowo podobno, no ale cóż, jak nas ktoś oskarża o coś, co się nie stało i nie chce słuchać, to tak bywa. Tymczasem dziękuję wam, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnej części. See ya!